Cześć. Afrykańskie akwarium działa całkiem fajnie. Wczoraj zrobiłem podmiankę i taką. No, waliłem dużo tych roślin, które nie pamiętam jak się nazywają i są z tyłu. W ogóle lotosy mam wrażenie, że zaczynają odżywać. Chociaż są w wysokości trawniczka, ale już mają ładne liście. Ja tu nie daję żadnych nawozów i nie zamierzam, więc po prostu pozwalam im żyć lub umierać. Do tej pory miały jakieś takie marne listki i on tam widać na przykład. Tylko, że tamto to odsłoniłem, bo tam było naprawdę cień. Jest całkiem sporo glonów. Ale jestem zadowolony. Mnie się takie akwarium podoba. Po prostu jest spokojnie, miło, przyjemnie. I najważniejsze jest to, że prawie nic przy nim nie robię. Moje piękności. Pięknie ostrzy ten telefon. Przeniosę się w drugi ruch pokoju i pokażę Wam, jak funkcjonuje akwarium w stanie przejściowym. To moje drugie akwarium. Tamto ma 840 litrów, a to ma 900. I to jest narożne. Też wczoraj robiłem tutaj jakieś porządki i woda jeszcze się tak nie sklarowała, jest taka. O, moja żona tam sobie gada, mam nadzieję, że nie słyszycie tego. Jak słyszycie, to nie podsłuchujcie. Tutaj dołożyłem jakiś taki kabeczek tutaj. Tutaj podniosłem taki ogromny kamień, ale nie widać chyba tego, żeby tam mogły naprawdę duże glonojady wchodzić pod spód. Właściwie tyle, nie? Też jakoś mi się to ustabilizowało, że teraz od jakiegoś czasu już nie ma za bardzo glonów. No to co tutaj jest, to dla mnie jest nawet fajne, nie? Ostrość. To tak, żeby pokazać, że wszystko żyje. Na razie, na szczęście. I miłej niedzieli, pozdrawiam.